Nowodworska TV. Plon przynieśli plon, przynieśli nam wieniec z kosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnymi. Właśnie ten cytat Marii Konopnickiej towarzyszy obchodom dożyny, który odbywa się na terenie gminy Pomiechówek. Mówiąc wierszem, przez lud zaproszeni z przyjemnością pokażemy, jak to święto jest obchodzone na tej pomiechowskiej ziemi. Michał Dudek, Nowodworska TV. Dożynki 2011, gmina Pomiechówek, a my rozmawiamy z wójtem gminy Pomiechówek, panem Dariuszem Bieleckim. Panie wójcie, od jak dawna gmina Pomiechówek organizuje tego rodzaju święto? Witam państwa bardzo serdecznie. Dożynki gminno-parafialne organizowane są na terenie gminy Pomiechówek od 2007 roku. Piątą edycję w tym roku zaczynamy. Patrząc na te wszystkie konkurencje, widać, że sołectwa z przyjemnością przyjeżdżają do Pomiechówka, by uczestniczyć w tych uroczystościach. Jaki zatem jest plan obchodów w tym roku? W tym roku po raz pierwszy organizujemy turniej sołectw tutaj na terenie hali sportowej. W poprzednich latach obchody były tylko na terenie przykościelnym. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy właśnie taki turniej. Myślę, że ta inicjatywa się przyjmie i co roku będziemy ją jeszcze bardziej rozszerzać. W jakich konkurencjach zatem sołectwa mogą brać udział? Próbowaliśmy oddać ten charakter polskiej wsi, czyli przypomnieć o takich czynnościach jak obieranie jabłek czy ubijanie piany, żeby powracać do tych dobrych tradycji, które funkcjonują na polskiej wsi. Święto dożynek, czyli święto plonów jest obchodzone na polskich ziemiach od dawien dawna. Jakie jest pana zdanie na temat tradycji obchodzenia właśnie tych obchodów? Dożynki to przede wszystkim oddanie szacunku dla ciężkiej pracy rolników i to jest najważniejszy element tego święta i myślę, że trzeba podtrzymywać te tradycje. Wiemy, że rolnictwo jest bardzo elementem funkcjonowania całego kraju, w szczególności w takim roku jak w tym, gdzie wiadomo, że wiele rolników jeszcze na przykład nie zebrało płodów rolnych, więc warto to kontynuować i przypominać o tej ważnym elemencie, jakie są dożynki. Rozmawiamy z sołtysem Goławic pierwszych, panią Karoliną Ciosek. Pani sołtys, proszę mi powiedzieć, jaką uwagę poświęca pani do święta plonu, czyli do dożynek?
Starałam się zmobilizować mieszkańców do wzięcia udziału w dzisiejszym turnieju. Jest to właśnie w jakiś sposób integrowanie ludzi ze sobą. Oprócz tego organizujemy jutro poczęstunek pod kościołem. To jest coroczna taka jakby tradycja. Gotujemy jakieś potrawy. My osobiście w tym roku bigos plus jakieś inne dodatki. Pieniążki idą z tego na cele charytatywne. Biorą udział kilka gospodzin ze wsi, ja osobiście, Rada Sołecka, pani radna również. No i tak to wygląda, tak w wielkim takim skrócie. A mogę zapytać się, jak wyniki podczas dzisiejszych konkurencji, patrząc na Goławice pierwsze? No, Goławice pierwsze w tej chwili są na miejscu drugim. Troszeczkę konkurencja z Beretem obniżyła nam punktację, ale myślę, że może że nadrobimy to. Jestem pełna optymizmu. No mamy jeszcze takie konkurencje jak Senka Radzajowa, toczenie opony i obieranie jabłek. Jak w takim razie prognozy pani przed zbliżającymi się konkurencjami? No myślę, że będzie dobrze. Do obierania jabłka jest młoda osoba, która ukończyła technikum żywnieniowe, więc z jabłkami jako takimi ma z żywnością kontakt. Myślę, że poradzi sobie. Scenkę będę czytała ja. Jest to wierszyk, rymowanka, która sama ułożyłam. Czy mogę pani ten wierszyk tutaj wszystkim widzom przeczytać? Za chwilę będę prezentowała na scenie. Naszym kolejnym gościem jest Krzysztof Wójcik, sołtys KIK-u. Panie sołtysie, kto dzisiaj reprezentuje sołectwo w zawodach sportowych, które odbywają się na obchodach dożynek? No, w naszej miejscowości głównymi uczestnikami są młodzi ludzie, bardzo chętni, zaangażowani w sprawy wiejskie. Z dużym entuzjazmem przystąpili do zawodów. Hard ducha, przygotowanie fizyczne, kondycja? Przede wszystkim kondycja, oczywiście, trenujemy codziennie. Jesteśmy dopiero po trzech konkurencjach. Jak w takim razie kikoły wyglądają w klasyfikacji generalnej? No, liczyliśmy na pierwszą trójkę, ale mieścimy się w środku stawki, więc nie jest źle. W takim razie jak oceni pan konkurencję, która tutaj przybyła z różnych sołectw, ich przygotowanie oraz właśnie wyniki, które widzimy na tablicy generalnej? No wyniki, no cóż, no, dla nas nie są być może najlepsze, ale staramy się. Konkurencja jest bardzo duża, drużyny są bardzo dobrze przygotowane, zmotywowane, wszyscy walczą jak mogą. W takim razie pan jako sołtys w jaki sposób ma zamiar zmotywować swoich zawodników przed kolejnymi konkurencjami? Ja swoich zawodników nie muszę motywować, oni mają taką dużą motywację i samozaparcie, że myślę, że dadzą radę. W ten weekend obchodzimy Święto Plonu, czyli dożynki, które odbywają się tutaj właśnie na terenie gminy Pomiechówek. Z tej właśnie okazji, co mógłby pan życzyć wszystkim mieszkańcom swojego sołectwa, jak i wszystkim mieszkańcom całej gminy? Wszystkiego co najlepsze, oby plony tegoroczne były tak dobre jak zeszłoroczne i gorsze niż w przyszłym roku będą. Święto Plonów obchodzone przez Słowian i plemiona bałtyckie.
Z biegiem czasu święto to stało się naszą narodową tradycją. Mieszkańcy gminy Pomiechówek i Nowodworska TV mają zaszczyt uczestniczyć w drugim dniu obchodów Dożynek 2011. Michał Dudek, Nowodworska TV. Jestem sołtysem wsi Czarnowo, nazywam się Dorota Muńska i przedstawiamy wyroby naszej wsi, ogórki i pomidory ekologiczne, owoce też ekologiczne, niepryskane, kwiaty i rośliny, które są na terenie Czarnowa. Z gospodarstwa państwa Wiktorowicz. Mieszkańcy powypiekali ciasta. Pan Waldek Wiśniewski zrobił przepyszny smalec i ogórki. Mamy grzybki, te z tegorocznych zbiorów. Sołectwo Czarnowo w ogóle słynie z ekologicznych pomidorów, które naprawdę są na wielką skalę rozprowadzane. Nowodworska TV.